Wojska Polskiego. Jest nam niezmiernie miło, że jesteście dzisiaj z nami. Mamy też troszeczkę atrakcji dla naszych mieszkańców. Mamy Straż Graniczną, Policję, naszych bizonów soleckich, Straż Pożarną z Solca, no i cateringi, które też tutaj się rozstawiły. Też muszę wspomnieć, że u góry mamy dmuchańce dla dzieci, które są za darmo. Też są lody, jakieś pierożki i tak dalej, także tego jest trochę. No i co, ja bym chciał tylko w swoim imieniu, imieniu organizatorów zaprosić do strzelania. Mamy dzisiaj karabinek, pistolet i łuk, także są ciekawe nagrody. I poproszę teraz jeszcze panią burmistrz. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam, że tak gromadnie przybyliście, żebyśmy mogli razem świętować zbliżające się święto Wojska Polskiego. Ukłony dla Bractwa Kurkowego za to, że tak wspaniale wszystko przygotowali i oczywiście wszystkim służbom. A w imieniu całego naszego urzędu chciałabym życzyć Państwu miłej, fajnej zabawy. Bawcie się Państwo dobrze, korzystajcie ze wszystkich atrakcji i niech to Święto Wojska Polskiego będzie dla nas bardzo radosne, że możemy się wszyscy integrować, spotykać z rodziną, z bliskimi. Wszystkiego dobrego. Ja chciałbym jeszcze wspomnieć, że znajdujemy się na strzelnicy i obowiązują tu też pewne zasady, jeżeli chodzi o strzelectwo, o strzelanie. Będziemy na pewno już na stanowiskach strzeleckich wszystkim udzielać instruktażu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i o same zachowanie się podczas kontaktu z bronią. Także no co, życzymy samych dziesiątek. Dziękuję. Za głęboko masz paluszkę. Tak musisz złapać. Wyżej łuk. Tak. Pał. Jeszcze mocniej, jeszcze wyżej. Będzie dobrze. Wszystko może. Ale spokojnie. Ale ma pan już obiektyw. Rocheczki rozświetlam i proszę bardzo, i to dobro tutaj dla wszystkich było dzisiaj. Oczywiście z naszych towarów. To jest 762, czyli tak jakby kałasznikow, platforma AK. To jest platforma AE. My to używamy do sportu, ale ogólnie wojsko strzela takimi nabojami. To już jest 308 kaliber, to już jest taki na dalsze dystanse. Tutaj na 100 metrów to koledzy strzelają do takich tarcz, nie?
No bo to już jest luneta, to wiesz, to można strzelać na 300, 500, wiesz, wiesz. To jest do sportu przygotowane, aczkolwiek też do dynamiki i takiego bojowego strzelania, no bo jest laser, jest kolimator, powiększalnik, latarka. To jest tak przygotowane tak jakby do bojowego strzelania, czyli wchodzenia na przykład do pomieszczeń i tak dalej. W pomieszczeniu na przykład używa się lasera. Ja nie wyciągałem, nie? Pamiętasz? No. Ja sobie spokojnie podałam. Nie za mocno, bo to wiesz, do środka musisz poczekać, aż wróci. Musisz poczekać, aż wróci z powrotem klatka piersiowa do normalnego. Odwracamy sobie. I wtedy składamy rękę w chwileczkę. I pięć takich do dołu, żeby grawitacja zadziałała. Tak. Potem znowu. Ręka, wracamy, patrzymy znowu ten. Czy już coś potem, już nie wystaje? Tak, czy coś już nie wystaje i znowu jedziemy. 2, 5 tych. 4, 5. Obracamy. I znowu. No i tak. Nie naciskaj, dopiero jak celujesz. Jak celujesz, to wtedy robię. To duże kółko, największe szczery. Prawie ci się udało. Troszkę tak wysoko. A ty, jak ty strzelasz i podciągasz kurczę, musisz ten końca koniec. To myślisz, że będzie do końca? Nie, jeszcze coś do domu. Odwróć teraz odwróć. Dawaj, ja! Oj, przydałoby się, szczerze mówiąc. To jest tak naprawdę nauka, nie? Ale to nie tylko przy snajperem. Byłem na zawodach, gdzie była tarcza z takim non-shootem. To było open rifle, to gorszy. To jest dynamiczne, 9 torów na czas. I było